Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj, a przed wami siódmy materiał z gry Doom Eternal. Przed nami trzecia misja fabularna, baza kultystów. Dzięki zdobyciu gwiezdnego lokalizatora możesz oddalić pozostałych piekielnych kapłanów. Dick Ranak, przywódca oddziału UAC odpowiedzialnego za inwazję na Ziemię, znajduje się w położonej na odludziu arktycznej bazie kultystów. Zinfiltrują i zneutralizuj Ranaka. Tak więc jedziemy pokonać kapłana, drugiego kapłana. Zinfiltruj bazę kultystów. Jak dobrze widzicie, bodajże jak tędy podejdę. Nie załadowało się. Czyli mi się tylko to raz załadowało. Ja już tą misję ogólnie wcześniej wczytywałem, bo nie wiem czy wiecie, ale jakieś parę dni temu odbyła się transmisja na żywo, gdzie ogrywałem sobie poziom ekspercki Complex Arc. Oczywiście ze spoilerami, bo jakby to jest etap, który bodajże szósty etap w grze, a teraz jesteśmy na trzecim. Ja z racji takiej, że grałem w Dooma dużo, to dla mnie za duże spoilery to nie są, więc chciałem się po prostu poduczyć walki. I od teraz mam przynajmniej niektóre bronie pod niektórymi klawiszami, ale jeszcze nie jest to, jeszcze nie mam tych broni odblokowanych, więc na pewno, ale i tak powinniśmy sobie dać radę z tymi co mamy, więc może mój skill troszeczkę podrośnie, ale raczej te które mam aktualnie będę musiał sobie zbindować, ale po tym etapie odblokuje mi się nowa broń, z którą już będzie można fajne combo robić. Przed nami trochę kodeksu, między innymi baza kultystów. No piękna jesteś. Taka arktyczna. Możecie sobie to przeczytać. Jakoś mnie to średnio interesuje. Więcej informacji z wielką chęcią dowiedziałbym się o mrocznym panie, ale o tym, o kurde, daleko. Bardzo daleko, to w dodatkach. Dobra, lecimy, będą demony pierwsze. O, proszę bardzo, mamy pierwsze demony. A, i w ogóle, zmieniam, moi drodzy. Po ostatnim live'ie stwierdzam, że dowal mi jest już dla mnie zbyt łatwy. Zmieniam na ultra przemoc, czy zostać sobie przy tym dowalmi. Spróbuję, moi drodzy, dzisiaj zagrać na ultra przemoc. Zobaczymy, czy da radę, czy uda mi się przejść po prostu tą bazę kultystów na tej ultra przemocy. A jak widzicie, mam też interfejs zmieniony na taki kolorowy, bo sobie do live'a przystosowałem. Moim zdaniem jest całkiem spoko, idealny też pod kolory mojego kanału. No proszę bardzo, tutaj mamy sekrecik. Tam coś ominęło, tam jest chyba część innej ściany. W sensie za tą ścianą pewnie będziemy mogli się tam dostać. Ale tutaj mamy sekrecik i będzie to pewnie figurka, dokładnie, figurka Gargulca, czyli naszego tutaj latającego demona. I ogólnie, na samym początku, zanim przejdziemy do walki, bo tam chyba będzie pierwsza duża walka, pozdrawiam cię, kimkolwiek ty kurwa jesteś. Miałem jakiegoś widza na Twitchu i w komentarzach i chyba mam jednego widza z Doom Eternal, nie wiem w ogóle po co ja to mówię w liczbie mnogiej, ale pozdrawiam cię bardzo, bo Doom jest naprawdę, Doom to skarb, mieć widzów z Dooma to jeszcze większy skarb, naprawdę. Idziemy walczyć. Dzisiaj mam dobry humor. Powiem wam tak, nagrywam to o 5 rano. To jest pierwszy raz chyba w tym roku, kiedy nagrywam o tej godzinie, naprawdę. Tak się kurde złożyło, że wstałem. A jeny, zapomniałem. O! Znając wyzwanie, zrobiłem. Zapomniałem wam wyzwań pokazać, bo się zagapiłem na początkowej wstawce. Pokażę wam wyzwania. Tutaj one są. Czy mi się. Dobra. Myślałem, że mi się nie nagrywa dźwięk z gry. Mamy wyzwania. Za jedno wyzwanie dostajemy punkt pretorski, czyli za trzy wyzwania dostajemy trzy punkty pretorskie. Oczywiście trzy wyzwania na każdą misję. Za wszystkie wykonane wyzwania dostajemy baterię strażniczą, za którą odblokowujemy sobie na statku nowe ulepszenia. No i oczywiście wyzwania, które są albo trudne, albo łatwe po kroju. Tutaj mamy na przykład zdobądź kryształy strażnicze, czyli te nasze ulepszenia do amunicji, pancerza lub zdrowia. Pod pojedynczym użyciem płomiennego wybuchu następującą liczbę demonów. Oczywiście
Początek tutaj tej misji to jest najłatwiejszy moment tak naprawdę, bo tu mamy bardzo dużo demonów w jednym miejscu. No i znieść wieżyczkę Rachnotronu, czyli bardzo proste wyzwania, takie można powiedzieć początkowe. No i to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Aha, zapomniałem, że na utere proszę mocy gram, więc muszę uważać. Ja dopiero wstałem, więc... Aj! Więc będzie ciekawie. Naprawdę, chciałbym troszeczkę na tej ultra przemocy pograć, bo trochę gram w Duma i się zastanawiam, czemu ja gram na... Jest na terenie tej placówki. Nie mogę dokładnie namierzyć jego lokalizacji. Dobrze, znajdziemy go. Jeszcze zakończy swój żywot przed sierpniem. mamy już lipiec w ogóle, 1 lipca to, albo 2? Nie, 2 lipca to nagrywam. Nagram to 2 lipca o 5 rano, więc film się raczej pojawi, no pojawi się na pewno tam gdzieś. Tego samego dnia na pewno, ale nie wiem jeszcze o której. Na pewno chciałbym dzisiaj całą tą bazę kultystów zrobić, więc 2 albo 3 odcinki się dzisiaj pojawią. Mam jakiś sekretny jump pad. No i co ja mówiłem, jest 2 lipca. No i tak, jest 2 lipca, co ja chciałem powiedzieć. Chyba. Nie pamiętam już, co ja mówiłem wcześniej. Tutaj mamy taką magiczną ścianę z przyciskiem, który nam otwiera tą wyskocznię. I ta wyskocznia nas zaprowadzi do kolejnej znajdźki. Tu mamy apteczkę. Aha, ja muszę tam na dół zejść. No dobra. Uno momento, czekajcie. A nie, dobrze idę. To tutaj było. Nie wiem, czemu ja myślałem, że tam było zamknięte. A, tu jest taki jala teleporcik. No dobra. Bateria strażnicy odblokowana, bardzo fajnie. Ale. Tam na dole mamy kolejny sekret. Kurde, nie zauważyłem tego wcześniej. Ciekawe. Mamy tutaj takiego stworka. Poznajecie tą grę na telefon? Chyba nie trzeba mówić, co to jest za gra. Dobra, troszeczkę przeceniłem swoje możliwości niszczenia. Widać, demony potrafię zniszczyć, ale jednego plastikowego stworka nie za bardzo. Aha, bo do tego chyba się to niszczy. Albo to. Yeah. I'm one upa. Nie, oczywiście był to stworek z gry Cut the Rope. Ciekawe, jaki to ma związek z Doomem. No i co ja mówiłem o tej ultra przemocy, bo trochę w tego Dooma gram, nie? I ja się zastanawiam, czemu ja albo na łatwo, albo na dowal mi gram. Powinienem albo na ultra przemocy, albo na koszmarze grać. Więc no to gramy dzisiaj na ultra przemocy. Zobaczymy, jeżeli będzie za łatwo, lub jeżeli będzie za łatwo, wtedy kiedy będę łączył moje combo, tak jak to robiłem na live'ie. Jeżeli lubicie spoilery, no to zapraszam, było całkiem ciekawie. Ale jak skończymy tą misję, czyli kompleks Ark, no to możecie sobie wpaść. Mam demony. I jeszcze dodam, jeżeli ultra przemoc po dłuższym zagraniu będzie łatwa, no to zmienimy sobie w połowie gry na koszmar, już mogę obiecać. Ale wiecie, to musimy dojrzeć do tego, że tak będzie. Mamy tutaj kolejne demony. Tutaj z tego co pamiętam się pojawia nowy demon. Aha, bo ja sobie w ogóle pod altem zmieniłem tego. Podpalenie. No dobra. Tu gdzieś powinien być nowy demon. Aha, ja w ogóle mam... Od C teraz to mam, dobra. Wow, co to jest? A, tu jest coś takiego. To jest takie, że jak to strzelę, to się aktywują te... no wiecie. Widzieliście. Dobra, lecimy. Teraz tak. Mamy... Czy nadszedł mój czas? Ciekawe, czy masz dość pary, by przeżyć w tej przeklętej cytadeli. A czego? Co to dla mnie jest, powiedz mi, Dig? W ogóle tam było napisane, że on przewodził UAC. I też w kodeksie. Kiedyś udało mi się przeczytać. Pewnie znajdziemy informację o tym kodeksie. Znaczy, kodeks z informacją o tym, że Dick Ranak współpracował z Olivią Pierce, czyli z główną antagonistką z główną antagonistką z Dooma z 2016. Niech wszyscy śmiertelni inaczej się przygotują. Główna antagonistka z Dooma 2016, która się później zmieniła w tą Władczynię Pająków, lub po angielsku Spider Mastermind.
Z Duma 2. Boże, z Duma 1. Tak to się chyba nazywał, Spider Mastermind. Okej. Okay. Dzień dobry. Aj! Myślałem, że ich zmiażdżę. Za mały czas reakcji, wiecie? Tak, troszeczkę. Tam nie ma demonów, a tam coś jeszcze powinno być chyba, nie wiem. Dobra, wyciągam karabin, bo... Słaby punkt! Antropokup, dokładnie. Mamy demona z Duma 2016, czyli Mancubus. Mancubus to potężny, specjalizujący się w walce na dystans demon, który zwarcie atakuje miotaczem ognia. Słabe punkty antropokupa to działka naleczne i zniszczenie osoby jego pociskiem, nie szkodliwe miotaczu ognia. Więcej informacji na temat słabych punktów znajdziesz w kodeksie. No dobra. No to... Siup! Siup! Nie, chciałem się przełączyć. Aj! Po to ten topór tu był. Nie, nie, bo stracę życie. Fuck. Fuck, shit. Łap to. Giń, przepadnij. W czeluściach piekła. Jeszcze jeden, cholipka. Więcej was matka nie miała? Dobra, chodźcie tu. Aj, proszę bardzo, tak to się robi. Tutaj mamy punkcik pretorski. Chyba deszcz u mnie leje, bo słyszę za słuchawek. A i codziennie pierdolona burza musi być. Dobra, tam mam łanapa. Tam dalej nie przejdę. No to idziemy tędy. Tu mamy kolejną bitwę i pewnie będzie tu dokładnie nasz kolega. I mamy kolejne wyzwanie zrobione. Oczywiście mógłbym sobie zrobić bindy pod aktualną strzelbę i sobie przemieniać to, ale szczerze wam powiem, nie chce mi się. Wolę dotrwać do tego momentu, gdzie będę miał balistę i super strzelbę, bo wtedy... troszeczkę powiem wam, że poza live'em obejrzałem sobie jeszcze filmików, jak ludzie to robią. Wbiłem sobie na ofku i chciałbym przetestować jedną z taktyk. I tak naprawdę tak się wciągnąłem w tą taktykę, że po prostu nie chcę nic innego poza przetestowania ją, więc raczej poczekamy sobie do momentu, gdzie będziemy mieli większość tych takich, wiecie, podstawowych broni, jak przystało na te nowe Dumy. Na razie będę mordował ludzi granatnikiem, znaczy demony. Klucz kultysty zebrany, dobra, w porządku. Tam była jakaś lawa czy coś? Poczekajcie, poczekajcie. Idziemy tutaj teraz. Co to jest? To by wyglądało trochę jak jakiś sekret, wiecie? Aha. No dobra, nieważne, ale tutaj mamy... przejście do one-upa. Więc zbierzemy sobie tu dodatkowe życie. Mamy też dodatkowo przejście odlokowane. A dzień dobry. No. Ładuj go, ładuj w nie... Nie, no bez jaj. Dobra, udało mi się wybronić. A w ogóle, jak sami dobrze widzicie, nie ma w lewym górnym rogu znacznika dodatkowych żyć. To nie znaczy, że one mi się skończyły. Tylko po prostu ja sobie to wyłączyłem w ustawieniach, bo mnie tak irytowało to po prostu na live. Nie mogłem tam sobie overlaya umieścić, znaczy. No, tego. Pluginu. Co ja w ogóle robię? Czy ja się kiedyś skupię normalnie na grze, a nie daje się tak ubijać? Mikołaju.
trochę więcej gry, mniej gadania. Od rzeczy, między innymi. Nikogo to nie obchodzi przecież. Wiadomo, że wszyscy tu dla Dooma przyszli. Doom to skar. Doom jest tańcem. Parkiet otwarty. Lecimy tańczyć. Karabin plazmowy jest w stanie szybko niszczyć tarcze energetyczne, wyzwalając przy tym zadającą wrażenia eksplozję. O, mamy przeciwników z tarczami. Dzień dobry. One są fajne, bo one wybuchają, więc wcale aż tacy trudni nie są. Tam mamy tutaj gdzieś bodajże, czekajcie. Czy mi się nie pomyliły teraz miejsca? A muszę coś sprawdzić, wiecie? To nie było tu? Chyba była nowa broń do odblokowania, tak mi się wydaje. No dobra, tutaj nie przejdziemy. Mamy te niby bombki, ale z jednej strony tutaj jest, czekajcie, tutaj na pewno. Oj, nie z tej strony. To będzie z tej strony. To będzie chyba dodatkowe życie. A widzicie, tam mamy jakieś przejścia. Tu będzie, aj, dodatkowe życie, dokładnie. Mamy tego z potworka z gry Cut the Rope. Swoją drogą, bardzo fajna gierka. Myślałem w przeszłości, może nie będę mówił czegoś, co i tak w przeszłości będę musiał odmówić, ale pochwalę wam się, że w przeszłości miałem w planach tą gierkę nagrać na kanale. Ale stwierdziłem, że jak już mam nagrywać to wszystko w dobrej jakości, to stwierdziłem, że że nie będę nagrywał tego na jakimś emulatorze czy blu-stacku innym, tylko po prostu sobie kupię dobry telefon i sobie kupię możliwość po prostu, nie wiem, myszki do niego i przechwytywania tego telefonu, bo wtedy wiecie, wszystko jest w takiej po prostu i lepszej jakości i tak dalej. Mamy, moi drodzy, nową broń. Jest to wyrzutnia rakiet z dużo, dużo lepszym designem od poprzedniej części. Więc będzie teraz... O kurde. To mi się kojarzy... To jest lokalizacja z trailera. Boom. Ale teraz patrzcie na to. Boom, boom, boom. No czemu tak wolno to przełączasz? Aha, czyli to nie da się tak szybko przełączać, jeżeli chodzi o zwykłe przełączanie. Spróbuję, moi drodzy. Bo na razie nie używam V. Tygla jeszcze nie mam. Więc spróbuję sobie pod V z... Albo w sumie... Pod X-em, nie mam pojęcia, poczekajcie, muszę to sprawdzić. Przypisanie klawiszy Slayera. Weźmiemy sobie tak. Weźmiemy sobie tak. Spróbujemy. Gdzie jest ta broń? Wyrzutnia rakiet, damy sobie to pod Z. Tutaj damy sobie strzelbę bojową. No i ciężkie działo pod C, no bo czym to? Czym ten karabin plazmowy mógłby się wyróżniać? I teraz powinienem robić to dosyć szybko. Jeżeli oczywiście nie zginę, nie? Mamy trochę pancerza. Chodź tutaj. No kurde, nie o to mi chodzi. Nie, no wiedziałem, że to do tego dojdzie. Fuck! Dobra, uwaga. Wkurzyliście mnie. Aha, ja w ogóle amunicji nie mam do tego. Zginę zaraz po raz drugi. Co jest? No nie wierzę w to po prostu. Ale mi teraz słabo poszło. Kurde, dawaj amunicję. Uj, kurzarz. Chciałem po prostu zrobić coś takiego. Boom, boom. No, pyk. Tak, na pewno będę się przełączał z tego, na pewno. To był najgłupszy pomysł, jaki mogłem myśleć. Nie wiem, czego to. Z ile ja tych żyć będę tracił, no kurna. Wait. Gdzie jest? Kurde. Nie, nie, po prostu się nie zgadzam na to. Dawaj życie. Ja pierdolę. Czekajcie. Muszę sobie włączyć ten licznik dodatkowych żyć, bo szaleję. Ale mi się skończą. Interface. No i gdzie to było? Zgubiłem. Dodatkowe życia włączone. 8 mi zostało. 8 mi zostało. Ja pierdzielę, nie? To jest niesamowite. Dobra. Kroimy tego demona.
Zmieniamy sobie na to, bo to jest lepsze. Teraz, w tym momencie przynajmniej. Teraz, siup. Dobra, jakoś tam, Ile oni biją? To nie jest poziom ekspercki. Umieraj. Dobra, udało się. To było niesamowite, wam powiem, w tym momencie. Ale dobra. Boże. Może być. Tylko 4 życia straciłem. No, co jest z tą mapą? Jak teraz? A, tutaj. Dobra, mamy kolejną runkę. Po zabójstwie chwały będziesz biec szybciej. Szybsze wykonywanie zabójstw chwały. Wydłuża czas oszułu mienia wrogów. Gdy przerwasz śmiertelny cios na chwilę, czas zwolni, dojście do tarunu odnawia się chwili śmierci. Weźmiemy sobie to. Czemu? A to dlatego, dla takich momentów, jak teraz widzieliście. Bo trochę się boję. Muszę się poduczyć trochę tej walki. Dobra. Teraz nie tędy, tylko tędy, bo tu mamy to. Wiedziałem, pamiętałem dobrze, że to tutaj jest. Tam kolejną walkę mamy. Ale dobra, moi drodzy. W tym miejscu sobie zakończymy ten... Albo nie, w sumie. Co ja będę kończył? Lecimy dalej. No, co jest z tą mapą po prostu? Buguje się ona. Czy ja bym wybrało mi to? Wybrało mi. Dobra, no to idziemy zginąć po raz kolejny. Tam, jak macie jakieś taktyki, piszcie w komentarzach. Ja z wielką chęcią przetestuję je. Już ostatnio po razy wykorzystałem, no ale... No ja nie wiem, czemu tutaj sobie nie radzę. A tam sobie radziłem, pomimo tego, że tamten to był w ogóle poziom ekspertki. A proszę bardzo, mamy węża. Wąż rzeczny jest niebezpieczny, jak w tym memie. O, zginął na dwa strzały z rakietnicy. Jest to harab, czyli zwinny demon. Do niego jest granat lodowy najlepszy. No, po prostu nie wierzę. Zabiłem je moje... Aha, moje własne rakiety mnie biją. Dobra, wszystko wyjaśnię. Mordę. Umiera. Jeszcze kolejny przeżył, bo... Po prostu... Lepiej, nie? Dobra, udało się. Dawaj pancerz. Aha, tam było przejście po prostu. A tam... Dobra, no... Bez jechaj. Jest tu może jakaś amunicja? Nie ma. Mamy tego... Bocika. Użyjemy sobie go na prowadzenie. Najlepsza ten. Najlepszy w tym. Jakoś nigdy nie umiałem porządnie korzystać z tego zdalnego niszczenia, a dużo wiem ludzi go używa, bo jest lepsze ponoć trochę. Znaczy lepsze. Widziałem, że jest dobre, ale jakoś nie umiałem tego po prostu. Wiecie. Pokorzystać. Dobra, pięknie. Pokonani. Tutaj mamy sekrecik kolejny. Trochę mało w nich sekretów, bo one są w końcu oznaczone na mapie, ale... Ale już nie wnikajmy w szczegóły, to jest Doom. To jest gra o walce. Co tu się dzieje? No dobra. Przed nami kolejna walka.
potwór zbliża się do mnie, lecz jest słaby. Musicie nienawiścią dorównać jego woli. Tylko wtedy przyjdzie prawdziwe ocalenie. Mhm, dobra. Jak sobie chcesz. Ja pierdzielę, zasłoniła mi ściana. No kurwa! Ja pierdolę! Ja w tą grę nie umiem grać w ogóle. Już. Jestem noobem w Dooma. Nie! Nie! Jak mnie zabijesz... Dław się! Czym jeszcze go zaskoczysz, co? Daruj sobie już. O, kolega. Umieraj. Ja w tym poziomie straciłem łącznie jakieś... Trochę dużo tego życia straciłem, wypierdzielę, człowieku! Czemu ja w ogóle tego nie piłuję ich? No kurwa! Dobra, wiecie co? Poddaję się. Nie, ja nie dam rady na tym poziomie trudności. Straciłem właśnie kilka żyć. No nie wiem, ja muszę się albo poduczyć, albo po prostu już nie potrafię, nie? Bo kiedyś to sobie świetnie radziłem, szczególnie na konsoli. Nic po prostu nie umiało obok mnie przejść. Ale i to nie jest kłamstwo. Ja serio sobie dobrze radziłem kiedyś. Tylko po prostu z czasem po prostu każdą grę mi coraz idzie gorzej. Nawet Far Cry 4 teraz mi idzie gorzej. Pomimo tego, że wcześniej go tak wiecie. Koksiłem i tak dalej. Wszystko profesjonalnie podchodziłem do misji. A teraz nawet Far Cry 4 mi słabo idzie. Z każdą chwilą po prostu coraz gorzej mi idzie w tego Dooma. Nawet teraz, ale misję włączyłem, to zaraz się okaże, że jeszcze problemy mam. Pomimo tego, że ostatnio przechodziłem na ultra przemocy. Nie wiem, czy to od dnia zależy, czy od wyspania się, czy od... formy, czy od podejścia, nie wiem. Powiem wam, że dzisiejszy dzień to jest jakaś katorga po prostu. No nawet trafić w demona jebanego małego nie potrafię, kurwa! Nie z... Weźmy sobie wyrzutnię rakiet. Nie. Dobra, udało się. Jezus Maria, jakie ja mam problemy z tym Doomem, naprawdę. To granie na tym najłatwiejszym poziomie trudności po prostu mnie zniszczyło teraz. Bo kiedyś ta gra była faktycznie trudniejsza, dziwo sobie z nią radziłem, ale... masakra po prostu jakaś. Psz.
Aha, tylko w to miałem kliknąć. Ale na górze jest ten. No, świetnie, żem doskoczył, naprawdę. Od jego śmierci zależy wasze zbawienie. Właśnie rozpada się mit siły Slayera, bracia. Rozumiecie to? Stracił wolę dalszej walki. Zjedzcie jego duszę. Ja nie mogę zginąć. Stańcie przy mnie w potrzebie, a zapewnijcie sobie miejsce w tym nowym świecie. Tak. To mamba stycznie, naprawdę. Ach. Dobra, moi drodzy, w takim razie w tym miejscu sobie zakończymy nasz tutaj materiał z Duma, z bazy kultystów. Mam nadzieję, że wam się podobało, troszeczkę wulgarny odcinek, ale się zdenerwowałem naprawdę na to po prostu, że no z każdym rokiem jak w to gram i ogólnie w gry gram, to nie tylko Duma dotyczy, to po prostu strasznie. Coraz gorzej mi idzie granie w te gry, coraz po prostu wypadam z tej formy takiej utrzymania skupienia, refleksu. No i czuję się troszeczkę jak taki noob teraz, że pokazuję taką rozgrywkę, a nie taką, jaką chciałem pokazać między innymi sprzed lat. No cóż, może dojdziemy do tego momentu, albo po prostu znowu będą kolejne live'y na Twitchu czy i na YouTubie, albo głównie na Twitchu, bo w sumie nie chce mi się tego tym Dumem spamić na YouTubie. Takie rzeczy to są pierdoły, które chciałem na Twitchu sobie zrobić. Raczej. Sam może pewnie jakieś poziomy eksperckie. Znowu jakieś, nie no, poziomy eksperckie, walić poziomy eksperckie. Ja po prostu spalę sobie koszmar. Tryb koszmar. Spróbuję się do koszmaru przyzwyczaić. Nie będę na ultra przemocy grał, bo koszmar to już jest najlepszy poziom trudności. Spróbuję jakieś sobie po prostu, nie wiem, czy są jakieś ale customy, czy po prostu poziomy eksperckie zwykłe, czy wiecie. Albo po prostu, nie wiem, może zacznie mi lepiej iść, jak zdobędę tą super strzelbę. Nie wiem. Piszcie porady w komentarzach, z wielką chęcią poczytam, bo to też od porad zależy, nie?